Najbliższy poniedziałek obchodzić będziemy 95. rocznicę odzyskania niepodległości. Jak zawsze tego dnia w całym kraju odbywać się będą uroczyste obchody tego święta. Podobnie będzie w Ciechanowie, gdzie poza oficjalnymi uroczystościami po raz kolejny będziemy świętować urodziny Rzeczpospolitej podczas imprezy pod tytułem Urodziny Niepodległej Serce Miasta Bije dla Niej. Zapytam mieszkańców naszego miasta, co dla nich oznacza ten dzień, jak spędzają 11 listopada, czy wywieszają narodowe flagi i czy taki sposób celebrowania rocznicy odzyskania niepodległości, jaki proponuje nasze miasto, jest ich zdaniem trafiony. Czy obchodzisz święta państwowe? No, obchodzę bardzo często, jestem patriotą. Co sądzisz o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła. Nie słyszałem nic na ten temat, nie jestem w temacie, jaka to impreza ma być, co tam ma być na tej imprezie, więc nie mogę zbytnio wyrazić twojego zdania. To może inaczej, tak już wiesz, że będzie, to przejdziesz się zobaczyć, co tam będzie? No, bardzo chętnie bym to zrobił. No, zobaczyłbym, co miasto proponuje, jakie rozrywki, chociaż wiem, że to miasto nie jest zbyt rozrywkowe, dużo tutaj nie ma tego. Ostatnie pytanie, czy 11 listopada wywieszasz flagę? No, jak będę mieć, jak kupię, to wywiesz. Nie, raczej nie przywiązujemy do tego wagi. Przywiązujemy z jakiejś zbyt niedużej wagi. Myślę, że bardzo fajna sprawa, dlatego że Ciechanów ma bardzo mało takich imprez właśnie, a by się przydała, prawda? Ostatnie pytanie, czy wywiesza pan flagę na 11 listopada? Tak. Tak. W szkole. No tak. Najczęściej. Co sądzicie o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła, tam będą jakieś koncerty, taka impreza. No myślę, że dobre, bo młodzi się dowiedzą, że święto takie jest i już będą od małego wiedzieli, jak obchodzić, że obchodzić. Ostatnie pytanie, czy wywiesza się flagę na 11 listopada? Tak. Wchodzisz święta państwowe? Zależy jakie. 11 listopada na przykład? Nie. Czyli nie wywieszasz też flagi? U mnie to chyba, nie wiem, czy nawet blokuje coś takiego, żeby wywiesić. A co sądzisz o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła. A nie, chyba jeszcze nie byłem na tym. Chyba... To było wcześniej w ogóle? Było rok temu. To nie byłem. Nie wiem, w tym roku może się przejdę. Czy obchodzisz święta państwowe? No tak nie za bardzo. A 11 listopada? No akurat mam imieniny w tym dniu. O, czyli pewnie obchodzisz. No obchodzę. A co sądzisz o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła, jakieś tam zespoły grają i tak dalej. No dobry pomysł w sumie na to. Dobra. Rozpromowanie Ciechanowa. Ostatnie pytanie. Czy wywiesisz 11 listopada flagę narodową? No muszę się najpierw zaopatrzyć w nią, że tak powiem, ale wywieszę. Czy obchodzi pan święta państwowe? No raczej w domu. A pan mi powie, co sądzi pan na temat, o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje miasto, czyli urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła. Nie jestem zorientowany, jeszcze musiałem się z tym zapoznać, nie? Będzie taka impreza, to może czy pan się wybiera na taką imprezę? Jeżeli pogoda dopisze, będzie coś atrakcyjnego, to oczywiście. Dobrze, zadam panu ostatnie pytanie. Czy wywiesza pan flagę 11 listopada? No raczej nie mam tego w rodzinie, tradycji, nie? No, ale przydałoby się, nie? Czy obchodzi pan święta państwowe? Tak. A mógłby mi pan odpowiedzieć na takie pytanie, co pan sądzi o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest taka impreza na placu Jana Pawła. Nie jestem stąd, to... Aha. To może ostatnie pytanie, czy wywiesza pan flagę 11 listopada? Czy obchodzi pan święta państwowe? Tak. Znaczy to jest dobra impreza, wszystko będzie pasować, tylko żeby nie było znowu tych przeciwników. Wobec tych, którzy są za, a którzy są przeciw, nie? No bo to inni są za, drugi są przeciw. A pan wybiera się na tą imprezę? Oczywiście.
To może ostatnie pytanie. Czy wywiesza pan 11 listopada flagę? Tak, oczywiście. Tak. Dziękuję bardzo. Nawet i europejsko. Rozumiem, dziękuję bardzo. Także ja jestem za. A jestem przeciwko tym, którzy byli przeciwni temu, to po prostu ich, nie wiem, może to wytniecie, może nie. Dać go na szafot i wszystko. Czy obchodzi pan święta państwowe? Oczywiście. Drugie pytanie, co sądzi pan o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje nam miasto, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na... Bardzo fajnie, w porządku. To jest moim zdaniem właśnie godne, żeby się tym pochwalić, żeby jakoś przyciągnąć ludzi do tego wszystkiego. Wybiera pan się na tą imprezę? Tak. To może ostatnie pytanie, czy 11 listopada wywiesza pan flagę państwową? To znaczy, ja nie jestem stąd, ja tu wynajmuję mieszkanie, dlatego no ja nie mam, ja bym musiał kupić, ale normalnie u siebie w domu na Śląsku wywieszam. Tak. To może drugie pytanie, co sądzi pani o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jakie proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła. Mi się wydaje, że jest okej. Może być, zawsze są jakieś, nie wiem, i harcerze, i spotkanie tak z młodzieżą i starsi. To może ostatnie pytanie, czy wywiesza pani flagę 11 listopada? Tak, obchodzę. To może drugie pytanie, co sądzi pan o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza święto, urodziny niepodległej? Święto duże, 11 listopada. No tak, ale taka forma obchodzenia tego święta. Obchodzi się to święto. Wybiera się pan na plac Jana Pawła? Tak. To może ostatnie pytanie, czy wywiesza pan flagę 11 listopada? No też. Oczywiście. Obchodzę. Co pani sądzi o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła. Podoba mi się. Uważam, że takie święta powinny być właśnie w ten sposób uczczone, czyli na wesoło, tak? Bo mamy się z czego cieszyć. Ostatnie pytanie. Czy wywiesza pani flagę 11 listopada? Tak, oczywiście. Czy obchodzi pani święta państwowe? Tak, oczywiście. A co sądzi pani o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła. No i cudnie. Oczywiście jak najbardziej będę. Dlaczego nie? Zostaję tutaj w Ciechanowie, więc jak najbardziej z córeczką pojawimy się tutaj na placu. Na placu, tak. Tak jest. To może ostatnie pytanie, czy 11 listopada wywiesza pani flagę narodową? Nie, nie posiadam takiej flagi niestety, ubolewam. Gdyby pani miała? To jak najbardziej, oczywiście, wywiesiłabym, tak. Czy obchodzi pani święta państwowe? Tak. A co pani sądzi o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła. Sądzę, że będzie miła, znaczy taka odpowiednia. A wybiera się pani na tą imprezę? Nie wiem, bo trochę jestem przeziębiona, nie wiem, czy będę się dobrze czuła. Dobrze, to może zadam pani ostatnie pytanie. Czy wywiesza pani 11 listopada flagę narodową? Tak, obchodzę. A mogłaby mi pani powiedzieć na pytanie, co pani sądzi na taki temat? Miasto organizuje 11 listopada imprezę pod tytułem Urodziny Niepodległej. Ona jest na placu Jana Pawła. Czy to jest dobry pomysł, żeby tak obchodzić święto 11 listopada? Bardzo dobry pomysł. To ostatnie jeszcze pytanie, czy wywiesza pani 11 listopada flagę narodową? No nie. Czy obchodzi pani święta państwowe? To jest pierwsze. No pewnie. Co pani sądzi o takim sposobie obchodzenia 11 listopada, jaki proponuje Ciechanów, czyli impreza urodziny niepodległej? To jest impreza na placu Jana Pawła. Czy słyszała w ogóle pani o takiej imprezie? Słyszałam. Co pani sądzi? No, trzeba uczcić w jakiś sposób to święto. A wybiera się pani? No na pewno. To może ostatnie pytanie, czy wywiesza pani 11 listopada flagę? Oczywiście. Każdego jednego. I 1 maja, 3 maja zawsze. Obchodzimy. A mam takie jeszcze pytanie. Co pani sądzi na temat 11 listopada są organizowane na placu, jest taka impreza pod tytułem Urodziny Niepodległej. Co pani myśli o takim sposobie świętowania 11 listopada? No jeżeli to dotyczy święta 11 listopada niepodległości, no to jestem za tym, żeby odbywały się takie uroczystości. Mhm. A przyjdzie pani na tą uroczystość? Tak. Tak, na pewno. To może ostatnie pytanie. Czy 11 listopada wywiesza pani flagę państwową? No nie mam gdzie, bo mieszkam w bloku, nie mam. Ale gdybym miała swój dom, to na pewno.